Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego spotkała się zdalnie z przedstawicielami regionalnych rad branżowych działających w ramach projektu dotyczącego modernizacji kształcenia zawodowego. Ponad 150 osób związanych ze szkołami, placówkami branżowymi i izbami gospodarczymi, a także pracodawcy i samorządowcy rozmawiali o tym, jak w trudnej sytuacji współpracować i zwiększać aktywność. To bardzo ważne, aby wspierać oświatę w tych trudnej sytuacji, w jakiej obecnie się znajduje. Dzisiejsze spotkanie jest dedykowane właśnie pokazaniem współpracy pomiędzy biznesem a szkolnictwem zawodowym. To ważne, aby pomiędzy tymi sektorami istniała współpraca, tak aby pobudzać gospodarkę, tak aby uczniowie, którzy za chwilę wyjdą na rynek pracy, mogli bez problemu znaleźć zatrudnienie. Spotkanie miało na celu pokazanie przedsiębiorcom, jakie możliwości oferuje Samorząd Województwa Małopolskiego w zakresie wsparcia biznesu oraz jaką pomoc świadczy Wojewódzki Urząd Pracy. Ponadto chcemy pokazać, w jaki sposób realizowane są bony innowacyjne i na jakim etapie obecne wdrażania one są. Myślę, że to jest ważne w tym takim trudnym czasie związanym z niepokojami społecznymi oraz gospodarczymi. Właśnie warto szukać tego konsensusu, warto szukać koordynacji pomiędzy sektorami edukacyjnymi oraz biznesowymi. Trudny czas pandemii powoduje wśród uczniów niepokój, który jest związany z pracą w wybranych przez nich branżach. W ramach regionalnych rad branżowych działają różne rady. Tych rad jest w sumie 7. Między innymi jest to branża budowlana, branża gastronomiczno-turystyczna, branża społeczno-medyczna, branża mechaniczna, branża rolnicza, branża elektryczna. W związku z tym to ważne tematy, ważne obszary tego, aby właśnie te sektory w tej trudnej sytuacji pandemicznej wspierać. Warto dodać, że Zarząd Województwa Małopolskiego nieustannie monitoruje i na bieżąco podejmuje działania służące minimalizowaniu szkód wyrządzonych przez epidemię COVID-19. Do tej pory w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na pakiet edukacyjny przeznaczono kwotę 35 milionów złotych.